Witam. W tym odcinku przykłady zastosowania techniki słów zastępczych do zapamiętywania słówek z języka angielskiego. Tak dla przypomnienia, technika ta polega na zastąpieniu abstrakcyjnego dla naszego mózgu pojęcia, w tym przypadku słówka, obrazem zawierającym określenia podobne fonetycznie lub znaczeniowo. Posłużę się przykładami, które zaproponowali moi studenci z Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie na zajęciach poświęconych technikom pamięciowym i tak przy okazji ich inicjały znajdują się z boku. Do zapamiętania będziemy mieli takie słówka jak chive, diminish, guilt, polster czy saliva. I tak zaczynamy od słowa carpenter, które oznacza stolarza i posłuży nam do zapamiętania takie oto zdanie. Carp wciska klawisz enter, aby przywołać stolarza do szefa. Mamy taki obraz karpia, który pyszczkiem naciska klawisz Enter na klawiaturze i to powoduje przywołanie stolarza. Kolejne słówko chive, po angielsku oznacza to szczypiorek i mamy zdanie do zapamiętania. Mocny chai w więzieniu jest ostry jak szczypiorek. No, posłużyliśmy się tutaj takim skojarzeniem, że więźniowie podobno bardzo ostrą herbatę sobie parzą, że ona, bo tak sobie wyobrażam, jest pewnym substytutem jakichś narkotyków czy pobudzaczy. I również takie skojarzenie, że czaj, po rosyjsku, herbata, też w innych językach jest ona też używana, jest, myślę też, tak w niektórych domach też jest używane takie określenie jak herbata, czaj. Kolejne to courtesy, czyli grzeczność albo uprzejmość. No i tutaj będziemy mieli obraz gry na korcie, która przetestuje Twoją grzeczność i uprzejmość. Myślę, że ci, którzy grywają w tenisa albo w jakieś inne gry zespołowe szczególnie, to mają nieraz okazję do tego, aby przetestować swoją właśnie grzeczność wtedy, gdy się zdenerwują i różne inne rzeczy chcieliby zrobić oprócz grzeczności i uprzejmości. Diminish, czyli zmniejszać albo zmniejszyć, i zdanie dym z mini szluga zmniejsza szkodliwość palenia. Mini szluga, czyli takiego małego papierosa. Oczywiście lepiej byłoby w ogóle nie palić, ale jak już ktoś bardzo musi, to takiego maleńkiego szluga może ewentualnie sobie zapalić. Słówko guilt, czyli wina. No i do zapamiętania zdanie gilotyna jest karą za winę. Ten, kto nadużywa wina, jakąś karę wcześniej czy później poniesie, chociaż oczywiście może niekoniecznie polegającą na ścięciu głowy na gilotynie, ale guilt i gilotyna łatwe do zapamiętania, tak sobie myślę. Kolejne słówko to inhabit, czyli zamieszkiwać. Mnisi w habitach zamieszkują klasztory. Tutaj in, w, to ci, którzy uczą się angielskiego, to oczywiście wiedzą, że to właśnie to oznacza. No i takiego mnicha sobie wyobrażamy, który gdzieś w habicie ubrany jest i zamieszkuje w klasztorze. Polster to inaczej ankieter i nie inaczej, tylko po polsku. Angielski polster to ankieter. No i mamy takie zdanie. Polski ankieter steruje opinią publiczną, czyli polski steruje. No mamy takiego nieuczciwego ankietera, który tak poprzeinaczał te badania z ankiet, że wszystko wywrócił do góry nogami. Kolejne słowo rent, czyli rozerwać, albo może być drzeć, to do zapamiętania Renata drze pierza. No, wprawdzie dzisiaj już chyba nikt nie praktykuje, przynajmniej tak na co dzień, darcia pierza, ale możemy sobie przywołać taki obraz naszych babci i babcia. Renata drze pierza, właśnie rent rozerwać pierze na kawałki. Kolejne słówko do zapamiętania to saliva, ślina. Muszę powiedzieć, że nie znałem go wcześniej. I takie zdanie. Ser był tak dobry, że lawina śliny poleciała mi na samą myśl. No i mamy tutaj takiego psa, który odruchowo, taki pies Pawła, odruchowo ślini się na właśnie widok sera i taka lawina śliny, saliva
tutaj gdzieś się pojawia, cieknie mu po prostu z pyska. Przedostatnie słówko, salmon, czyli łosoś. Tutaj bardziej będzie skojarzenie może nie fonetyczne, ale takie graficzne, bo w wymowie rzeczy nie wymawia się tego L, ale możemy to chyba łatwo skojarzyć z królem Salomonem, który zamiast dziecka na pół przecina łososia. Jest to oczywiście odwołanie do pierwszej księgi królewskiej i do historii z trzeciego rozdziału, gdzie król Salomon, który prosił wcześniej Boga o mądrość, ma rozstrzygnąć spór między dwiema kobietami, tak, dwoma matkami, które kłócą się o jedno dziecko. No i on zaproponował, że w takim razie, ponieważ są dwie, no to rozetnie to na pół. Oczywiście prawdziwa matka zgodziła się oddać to dziecko tej fałszywej matce, no i dzięki temu król Salomon wiedział, która z nich jest właśnie matką prawdziwą, czyli Salomon zamiast tego dziecka przecina łososia, czyli salmon, czyli łosoś. No i ostatnie, sanity, czyli zdrowie psychiczne, rozsądek. No i tutaj mamy odwołanie do takiego zdania, sanitariusz w zakładzie psychiatrycznym zadba o twoje zdrowie psychiczne. Taki sanitariusz, który między innymi bardzo fantastycznie jest pokazany w kultowym filmie Lot nad kukuczym gniazdem, obraz Jacka Nicholsona i to właśnie przywołanie tego właśnie filmu, który no, jest taką prześmiewczą właśnie karykaturą takiego zakładu psychiatrycznego. Jak ktoś nie widział tego filmu, taki oldschoolowy film, dla tych szczególnie dla młodszych, to polecam, jest po prostu jest genialny, wspaniały, cudowny. No, czyli widzimy, mamy 11 propozycji, 11 słówek i propozycje zapamiętania ich. Mam nadzieję, że pamiętacie, że liminisz to jest ten dym z miniszluga, czy inhabit to jest zamieszkiwać, tak, polster to jest ten polski ankieter, czy saliva z tą śliną, która od sera pies próbuje zjeść ser i właściwie nawet jeszcze nie je, ale tak właśnie to odbiera. I tradycyjnie zapraszam do subskrybowania mojego kanału na YouTube i polubienia newsów na fanpage'u. Również proszę o kontakt, jakieś uwagi, propozycje, może jeszcze jakieś inne rzeczy do zapamiętania. Jak macie dosyć cierpliwości, to oglądajcie proszę pojawiające się reklamy do końca, to pomoże mi prowadzić ten kanał na YouTube. To tyle, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Hej!